Jak to jest z tym wspólnym wędzeniem ryb, serów, szynek, boczków, i tak dalej, i tak dalej? Zawsze troszeczkę temat powoduje we mnie radość, uśmiech, naprawdę dosyć duży uśmiech, gdy słyszę, że ktoś mówi: Nie, absolutnie ryb nie można wędzić razem z szynkami, bo wszystkie szynki nagle będą pachniały rybami. Nie jest tak. Jeśli wędzisz coś, to jest to zupełnie coś innego niż na przykład, nie wiem, gotowanie zupy w jednym garnku. To jest tylko powietrze. Powietrze troszeczkę inaczej się zachowuje niż woda, ona ma inną gęstość. Więc nie ma wpływu na to, nie ma wpływu w ogóle to, co jest w wędzarni. Jedno na drugie. To znaczy, jeszcze raz, jeszcze prościej ci to powiem, że jeśli powiesisz razem sobie boczek obok ryby, a obok tego jeszcze dasz ser, to ten ser wcale nie będzie pachniał rybą, bo nie ma takiej po prostu fizycznej możliwości, żeby jakikolwiek zapach z ryby przeszedł do sera. Albo żeby zapach boczku przeszedł do ryby albo na odwrót, to jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby te smaki się, aromaty. Pomieszały ze sobą. Więc śmiało możesz wędzić za jednym razem. Tym bardziej jeśli masz właśnie wędzarnię tradycyjną, gdzie to jest cały obrządek, że tak powiem, czyli musisz tą wędzarnię porządnie rozpalić, wygonić z niej wilgoć, rozgrzać ją porządnie. No to zawsze dużo czasu zajmuje, bo trzeba, trzeba mieć do tego drewno odpowiednio przygotowane, porąbane, osuszone, okorowane itd. Więc szkoda byłoby na przykład za jednym razem tylko sobie wędzić boczki. Skończysz wędzenie i dopiero wtedy wkładasz, nie wiem, trzy rybki. No bo jeśli nie robisz tego przemysłowo, no to ile możesz na raz uwędzić tych ryb? No dobra, 10-15. No to już jest jakaś tam ilość, gdzie warto może wędzarnie sobie dla nich samych rozpalić. Ale ja na przykład często, jak wędzę, to wieszam sobie 2 kg boczku, powieszę sobie trzy makrele, do tego kurczaka i do tego dwa kawałki jakiegoś sera. No chyba, że robię oscypki, no to wtedy jest ich po prostu troszkę więcej. Ale jest jeden warunek, żeby można było mieszać te wyroby w wędzarni. Warunkiem jest to, żeby nic na siebie nie kapało. Czyli że jeśli na przykład w tym miejscu wędzarni wieszasz sobie kiełbasy, pod spodem możesz powiesić boczki. Ale nie rób tak, że pod kiełbasami będą E, sery na przykład. Albo że u góry są ryby, a na dole są sery lub kiełbasy, bo wtedy prawdopodobnie podczas wędzenia, może nawet podpiekania, e, cokolwiek będzie wychodziło. No na przykład z boczków na pewno się będzie tłuszcz wytapiał z kiełbasy często bywa, że też cokolwiek tam z niej sobie kapie, jeśli już podpiekasz. I wtedy tak, wtedy ten smak może troszeczkę przejść na rybę, ale to tylko przez to, że coś może kapnąć na nią. A nie, że się wymieszają smaki, aromaty, zapach w wędzarni. Nie. To jest po prostu niemożliwe. Jest na tyle duży przepływ powietrza w wędzarni, a przynajmniej być powinien, na tyle duży przepływ powietrza w wędzarni, że te smaki ci się wymieszać nie powinny. Jeśli być ci się wymieszały smaki, to znaczy też, że w ogóle wędzenie jest, że tak powiem, do kitu czyli że prawdopodobnie twoje wędzonki wychodzą czarne, czasami kwaśne, gorzkie i tak dalej, to musisz po prostu poprawić ym, przepływ dymu, czyli na przykład zwiększyć średnicę komina, bo komin powinien być przynajmniej, w komin albo wylot po prostu dymu z wędzarni powinien być minimum taki sam jak wlot powietrza do wędzarni. Nie może być tak, że wlot masz taki, a wylot z wędzarni masz taki, bo to będzie ci gwarantowało w sumie kwaśne wędzonki, jak ja to mówię, nieświeży dym w tej wędzarni i nic dobrego. I wtedy mogą się te smaki w wędzarni jakoś też tam mieszać. Tego Ci już mówić nie będę, bo tak się robić nie powinno, tego nawet nie próbowałem. Wiem, że zawsze, niemal zawsze, wędzę, mając w komorze wędzarniczej przeróżne wyroby: ryby, sery, ostatnio nawet jajka. Tak, bo jajka też można wędzić. Zobaczysz to na Fimple TV, tam jest już kurs. Gdzie pokazuje, jak wędzić jajka i dlaczego w ogóle wędzę te jajka. Co takiego ciekawego z nimi można zrobić, a powiem Ci, że to prawdziwa petarda. Koniecznie musisz spróbować. Także reasumując, można wędzić wspólnie. Tylko rób tak, żeby po prostu, jeśli wędzisz poziomowo, to jedno pod drugim powinno być z tego samego gatunku. Ryba pod rybami, sery pod serami, kiełbasa pod kiełbasą lub po prostu wyroby mięsne pod mięsnymi. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, żeby żaden film Cię nie ominął. W opisie tego filmu znajdziesz kilka linków, które zaprowadzą Cię w naprawdę ciekawe miejsca. Zerknij, może znajdziesz coś dla siebie. Do zobaczenia.